Siemaneczko wam ludziska, dzisiaj z tej strony Solak, pokażę wam unboxing, kolejny już na moim kanale, nawet nie wiem który, ale gdzieś w granicach już ponad 10 odcinka, a dzisiaj 3, bo dzisiaj mam dla czyszczę troszkę dysk z tych materiałów, także muszę to porenderować, jest tego troszkę, a dzisiaj przejdziemy sobie do Red Faction Armageddon, którego właśnie rozpakowywuję. Jak widzicie, będzie troszeczkę cięć, a to dlatego, że chciałbym mieć mały ten materiał po prostu. Nie trwał nie wiadomo ile. Jak widzicie, 25 zł kosztowała mnie ta kolekcjonerka. Powiem wam szczerze, że mi się opłacało, ale potem, tydzień zaraz po tym, jak kupiłem tą właśnie wersję, identyczna przez Allegrowicza jednego była wystawiona za 10 zł, także no troszkę się wkurzyłem, ale te 15 zł by chociaż było już w dłoni, ale no trudno. I tak mi się wydawało, naprawdę to tanio, jeszcze wtedy była najtańsza ta kolekcjonerka, właśnie ta edycja, a potem tydzień właśnie później, jak mówiłem, była jeszcze tańsza. Także tu już właśnie będzie zaraz pierwsze cięcie. O, jest. Tak jak mówię, bardzo długi materiał był. Nie chciałem, żeby nie wiadomo ile on trwał, dlatego będzie tutaj dużo skrótów. No, żeby to przyjemnie się oglądało, prawda? A nie jak się męczę bardzo z rozpakowywaniem. Także tu już macie już odpakowaną folię. Niestety dźwięku tego nie słychać. No, to dlatego, że mam troszkę ściszone te audio. Jeśli chodzi o samą grę, to Red Faction Armageddon wyszło w 2011 roku, w czerwcu dokładnie, także wydane zostało przez studio Volition Interactive, a wydane było przez THQ. U nas jak zwykle to zajęło się CDPPL. Także jak widzicie, właśnie THQ tam było logo. Co to tam kombinuje? Aha, dobra. W tej edycji właśnie mamy taki ilustrowany komiks, także fajnie on wygląda, wykonany właśnie jest na takim śliskim papierze. Fajnie wykonany, ja go przeglądałem tylko, nie czytałem go jakoś specjalnie. Jeśli chodzi o tą kolekcję, właśnie w Big Boxie jest ona u mnie na szczeblu takich dużych boksowych lub kolekcjonerskich edycji, właśnie na górze mebli, także fajnie się prezentuje, nie jest źle, za taką cenę jak najbardziej się opłacało, dalej tak twierdzę, ale można wyrwać za niższą cenę. Jeszcze nawet w Red Faction nie grałem, a jeszcze jest to strzelanka z trzeciej perspektywy, science fiction właśnie. Także taki TPS, można powiedzieć. I kurde, gra została tak średnio przyjęta, ale ocena tam ponad 7 właśnie się wahała na Metascorze, także 70%, także nieźle. Jeśli chodzi o tą koszulkę, to już zakładałem ją, miałem ją raz na sobie, ale nie, no można powiedzieć, nie chodziłem w niej jeszcze, może tak. A jeśli chodzi o tą koszulkę, to naprawdę fajnie jest. Fajnie po prostu jest ten krój i materiał. To, co właściwie najważniejsze w koszulkach, bo ten wzór jest taki, o, jest, bo jest, prawda? Dlatego tutaj jakoś jakiegoś szału nie ma, ale gdyby mi brakowało szmaty jakiejś, żeby wytrzeć podłogę, to zawsze jest, prawda? Nie, no żartuję, dobra. Nie, fajna jest, będę ją nosił, tylko na razie jest w pudełku. Jakoś nie miałem ochoty, żeby ją nosić, ale może kiedyś, jakbym jakiegoś nagrywał vloga czy coś tam. Chociaż, no, nie wiem, jakoś mi się nie pali do tego za bardzo. To pokażę wam, jak... Może będziecie mieli po prostu okazję widzieć ją na mnie, także... Nie zaprzeczam, nie mówię nie, ale zobaczymy.
No, a teraz próbuję się dopchać do samej gry. Także tutaj nie robiłem cięć, bo w miarę sobie poradzę. W miarę szybko. Okej, tu już widzę, schodzi. Tak jak mówię, w grę samą nie grałem, ale jest to taki, powiedzmy, no, już mówiłem właściwie, science fiction TPP, ale jest to po prostu taka rozwałka dobra, jeśli chodzi o tą grę. Można tam właśnie ta fizyka gry właśnie bardzo dobrze działa, także zobaczymy, może kiedyś zagram, może kiedyś nagram takie coś z tego let's playa, ale no nie wiem, jakoś nie bardzo teraz mam czas, nie będę na razie się tym zajmował. Była okazja, kupiłem bardzo tanio, także dlaczego nie? Tutaj widzicie już instrukcję z obrazkami. Nie jest jakaś bogata, jest dużo napisów, parę obrazków wyjaśniających coś. Może mechaniki gry, nie wiem. Nie patrzyłem nawet na to specjalnie. Tyle co właśnie przy unboxingu, tam z tyłu był kod, dlatego już go tak minąłem, bo się prześwietlał. Tu, jak widzicie, Red Faction Gorilla. Kupiłem ją na Giermaszu w Biedronce za 20 zł. Także, albo za dychę, nie, chyba za 20 zł, a następną grę, którą wam pokażę, będzie za dychę. I to polskie studio, ale zaraz do tego przejdziemy. Jeśli chodzi o Red Faction Gorilla, jest to to samo studio, Volition, THQ wydawca również. Gra jest młodsza, znaczy starsza, czyli wcześniej wyszła, z 2009 roku. Ja pamiętam, jak Red Faction Armageddon był za 129 zł normalnie dostępny na Movie. No i Boże, gdybym wydał za to tyle kasy, to jednak bym się wkurzył. Tutaj przeminąłem wam właśnie poradnik. O, właśnie. A tu już jest instrukcja gry. No mówię, jest dużo cięć, bo chcę, żeby ten materiał był w miarę krótki, zwięzły i na temat pokazywał przede wszystkim gry, a nie po to, by myśleć nad tym, co mam powiedzieć, by jakoś zapełnić ten materiał. Instrukcja już przeszła, postacie były pokazane, płytka, teraz już zamykam. I kolejne cięcie, jak widzicie, właśnie hard reset. Tutaj podobnie właśnie gra taka science fiction, cyberpunk. Gra jest już takim FPS-em, czyli z pierwszej perspektywy pokazywany. Gra polskiego studia, uwaga ludziska, nazywające się Flying Wild Hog. Także fajnie wyszła ona 13 września 2011 roku, także wow, już kawałek czasu. Przede wszystkim gra, która, znaczy gra, studio, które jest odpowiedzialne za bardzo dobre Shadow Warrior, które, no jakoś ja specjalnie nie robiłem wtedy, ale Roya pamiętam, oglądałem każdy odcinek, także jeśli chodzi o Hard Reseta, bardzo dobrze, ładnie, fajnie, ciepło przyjęte, 8.0, wiele właśnie takich ocen, blisko 8, także jest fajnie. Grę kupiłem za dychę, opłacało się bardzo, także nie mam na co narzekać. Tutaj tak samo interfejs, czyli HUD nasz, bardzo fajna strzelanka, warto ją, polecam bardzo serdecznie, warto w to zagrać. Ja osobiście nie grałem, ale na pewno to przejdę, na pewno, jak znajdę czas oczywiście. Teraz mamy troszkę masa tych gier, co będzie, a jeszcze mam Wiedźmina drugiego do przejścia, także tutaj kod, kawałek widzieliście. Dobra, tak się prezentuje nasza kolekcja. Także dzięki wielkie za oglądanie, jeśli wam się spodoba, dajcie łapkę w górę, komentarz i zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.